Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Powrót dzieci i młodzieży do szkół uruchomił machinę rozprzestrzeniających się infekcji covidowych. Drugim elementem, który ją rozpędził, okazało się załamanie pogodowe. Nagły, niepoprzedzony okresem przejściowym spadek temperatury powietrza zaowocował licznymi stanami przeziębieniowymi niepowiązanymi z zakażeniami koronawirusem. Z danych zdrowotnego monitoringu Polaków wynika, że we wrześniu w obu grupach schorzeń mocno wzrosła dynamika zachorowań u najmłodszych pacjentów. I tu aż trzykrotnie. Ponieważ samodzielne zróżnicowanie COVID-u i przeziębienia może przysporzyć trudności, warto skonsultować się z lekarzem. Ale nie tylko z tego powodu. Chodzi również o to, by odpowiednio wcześnie poznać diagnozę. Zapobiegnie to ewentualnym powikłaniom obejmującym płuca czy oskrzela. Z punktu widzenia innych dzieci i ich rodziców ważne jest, by dziecko z objawami infekcji nie pojawiało się w żłobku, przedszkolu czy szkole, bo ryzyko zainfekowania kolegów, koleżanek jest olbrzymie i może nieść poważne konsekwencje zdrowotne. Z danych zdrowotnego monitoringu Polaków wynika też, że na pierwszym miejscu wśród najczęściej diagnozowanych schorzeń u dzieci znalazło się przeziębienie. Tuż za nim uplasował się COVID-19, a podium zamknęły zapalenia oskrzeli. W ciągu zaledwie miesiąca sytuacja zdrowotna u najmłodszych zmieniła się diametralnie. Biorąc pod uwagę dynamikę zachorowań, we wrześniu najwięcej przybyło najmłodszych pacjentów ze zdiagnozowanym koronawirusem, aż 218% w porównaniu do sierpnia. Z przeziębieniem 113% w porównaniu również do sierpnia. Lekarze w ostatnich tygodniach odnotowują też wzmożoną liczbę zachorowań na ostre zapalenie gardła. Dzieci z takimi symptomami jak uporczywy suchy kaszel albo duszności lub ból gardła powinien zobaczyć lekarz. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe, by uniknąć poważnych powikłań, takich jak zapalenie płuc czy zaostrzenie przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych. W przypadku najmłodszych pacjentów organizm może szybko reagować na infekcję, dlatego nie należy bagatelizować nawet łagodnych objawów, mówią pediatrzy. We wrześniu, jak już informowaliśmy, także wśród dorosłych zaobserwowano gwałtowny wzrost zachorowań. Tu też królowały przeziębienia, następne COVID, a podium zamknęły zapalenia płuc. Kiedy pod lupę weźmie się dynamikę zachorowań w porównaniu do sierpnia, to koronawirus odnotował wzrost o 113%, a przeziębienia o 40%. W opinii medyków ważne jest, aby pacjenci nie bagatelizowali przedłużającego się kaszlu, jak najszybciej zgłaszali się do lekarza w celu postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia, uważa lekarz internista Joanna Gryglewicz.